Większość mężczyzn prowadzi życie cichej rozpaczy. Dlaczego? Bo nie mają odwagi nic w swoim życiu zmienić, bo nie mają możliwości nic zmienić, albo stosują wymówki, aby usankcjonować swoje obecne położenie, albo nie mają wiedzy i wystarczających umiejętności, aby ruszyć z tematem do przodu, zwłaszcza finansowym. Ponieważ kanał PPC Gestog jest głównie o inwestowaniu, to nie będziemy się tutaj zajmować sprawami psychologicznymi ale samym inwestowaniem. Faktem jest jednak to, że nie można być dobrym inwestorem, jeżeli nie postawi się na swój samorozwój, na przemyślenie własnego życia i tego, co nim kieruje oraz jak wykorzystujemy uzyskiwane dochody. Podam przykład. Ludzie mają taki paradygmat: Nie będę inwestował na giełdzie, bo stracę wszystkie pieniądze, lub nie będę inwestował na giełdzie, bo mogę stracić zainwestowane pieniądze. To faktycznie jest problem, bo może się coś stać zarówno ze spółką giełdową, jak i samą giełdą, i cena akcji może spaść z dowolnego powodu. Jeżeli jednak zmienimy ten paradygmat na następujący: inwestując na giełdzie, kupuję część spółki giełdowej, która się rozwija i która będzie mi płaciła za mój udział część zysku, to sytuacja nie wygląda już tak tragicznie, prawda? A jeżeli uzmysłowimy sobie dodatkowo fakt, że z czasem ceny akcji rozwijających się spółek i tak rosną, to ryzyko udziału w inwestycji znacznie maleje. Stajemy się inwestorami, udziałowcami za nasz kapitał. Jeżeli się nad tym zastanowić dobrze, to taka metoda postępowania jest jak najbardziej logiczna, bowiem dopuszcza zmienność ceny. My dajemy swoje pieniądze, otrzymując udział w biznesie, jednocześnie otrzymując właściwie coroczną część zysku z tego biznesu. To lepsze niż jakakolwiek lokata bankowa. A nie chwileczkę. Jaka lokata bankowa? W czasie kiedy kręcę ten podcast, dowiedziałem się, że jeden z czołowych banków działających w Polsce zamierza wprowadzić ujemne stopy procentowe, co realnie oznacza, że zapłacicie do procenta rocznie swojego kapitału za trzymanie gotówki w banku. Już wiecie, skąd popyt na banki? Trzymając środki w bankach zrzucacie się na ich zyski. Pytanie po co zatem prowadzić życie cichej rozpaczy, nie robiąc zamiast zrobić coś, co przynajmniej nam coś da? W PPCG Stock zajmujemy się tematyką inwestowania na giełdzie dość kompleksowo. Ostatnio stworzyliśmy projekt Dobra Emerytura, która umożliwia budowanie zdrowego dochodu pasywnego zakupowania udziału w spółkach giełdowych, otrzymywania z tego tytułu dywidend oraz ich reinwestowania. To skuteczny model na zdrowe życie. Wkłada się w to kilka lat pracy, ale na mecie nie ma cichej rozpaczy, bo dalej jest jak było i nie ma widoków na zmiany. Powiem więcej, dla naszych abonentów udostępniliśmy naszą autorską metodę LTTM 20. To mniej więcej półtorej godziny nagryw, w których wyjaśniamy mechanikę giełdy i zasady funkcjonowania. Ale to nie tłumaczenie na zasadzie czym jest giełda, ale na zasadzie zobacz tu płynie kapitał, widać to w następujący sposób, a konsekwencją tego będzie wzrost cen akcji. To bezcenny materiał, który zmienił życie już wielu inwestorów, którzy zyskali spokój postępowania na rynkach finansowych. Jak jesteś naszym abonentem, abonentem PPCG Stock, masz to za darmo. Ale to nie wszystko. Mamy portfel podstawowy, spółek dywidendowych oraz portfel IKE, w których pokazujemy jak inwestujemy i to dość skuteczny nasz kapitał. Mówią to wszystko, abyście nigdy więcej nie zgodzili się na prowadzenie życia cichej rozpaczy. Rynek finansowy nie jest trudny, o ile wie się, co się robi i robi się to dobrze wtedy, kiedy trzeba robić. To dobra droga, do której zachęcam. Zapraszam do PPCG Stock zarówno na nasz bezpłatny w części blog, jak i do grona abonentów, którzy budują z nami swój sukces finansowy. Warto się też zapisać na nasz bezpłatny newsletter, jeżeli nie ma tam jeszcze Twojego adresu, do którego link widzicie poniżej. To kilka korzyści oraz dostęp do niepublikowanych filmów, analiz spółek, które są dostępne tylko dla Was, o ile zapiszecie się na tą listę. Inwestowanie jest proste, sukces finansowy również. Działajcie, bądźcie cierpliwi, podejmujcie dobre decyzje. Serdecznie pozdrawiam. Mówił dla Was Paweł Pagacz, współprowadzący PPC Stok.